Idziemy po ciebie, Ingvi. Aby tak zdradzić swoją pozycję. Idioci! O! Czyż to nie sama królowa Jemioła? No boki zrywać. Kopelat. Heimdall. A ty to pewnie ojciec tego mieszańca. Co za dzień! Sporo narozrabiałeś, słoneczko. Ty też zdrajco. Lepszy zdrajca niż klakier Odyna. Idź. To moje brzemię. Mogę pomóc. Wiem, ale musisz iść. Posłuchaj go. Nasz węgielek zaczyna trochę przygasać. Wiem, że tego nie chciałeś, ale znamy już koniec. Do zobaczenia. No nie byłbym taki pewien, ale nie martw się. Dopadnę ciebie i twojego braciszka, jak tylko skończę z nim. Chodź. Sprawdźmy się. Hej! Cóż biedny kultowar ci uczyni? Zostaliśmy sami! Ładny kijek! Przeciągasz to, żeby zrobić mi nawój, tak? Nie spodziewa się, że Drakir wybuchnie! Co to?! Czuję twoją frustrację, wiesz? To niesamowicie przyjemne! Co teraz, bracie? Włócznia to nasza jedyna szansa. No dalej! Patrz! Nie! Uważaj! To nowe karwa! O
oby misja ratunkowa poszła lepiej niż ta wasza. O, zaraz! Sądziłeś, że ten kijek zapewni ci jakąś przewagę? Boki zrywać! Wielki potomek asów pokonany przez lagę jakiegoś starego dziada! Trafiłeś! Zwalniamy! Nie pamiętam, kiedy ktoś mnie ostatnio uderzył! Dalej, bracie, już raz trafiłeś! Wystarczy wyczuć okazję! Zwalniamy! Boga! Atakujesz jak niezdarna krowa! Pora rozmawiać! Zwalniamy! Masz szansę! Wiesz co? Bóg nie jest taki straszny, jak czekaj. Co ci chodzi po tym pustym łupie? O nie, 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 nie. Ty chcesz oszczędzić mnie? Z litości? Daruj sobie, a przeżyjesz. Chodzi o tego szczeniaka? O, teraz to na pewno wypruję mu flaki. To ostatnie ostrzeżenie. Ostrzeżenie raczej nie wystarczy. Myślisz, że pozwolę ci odejść? Nie. Obawiam się, że to tak nie działa.
decydował o moim losie! Jesteś trupem, słoneczko. Nie masz nawet szans wyjść z tego ciała! Czy ty nie wiesz, kim ja jestem? Jestem wielkim strażnikiem as! Heroldem Ragnaroku! Zwalniamy! Ja znajdę tego twojego małego kuna i przerobię mu gębę na miastkę! Tylko jeden z nas wyjdzie z tego cały i zapewni cię, że to nie będzie się. To było coś. Czy to my kpimy z przeznaczenia, czy to ono kpi z nas?